Nie pamiętam, jak to było. Nie pamiętam. Zupełnie nie. Ale prawdopodobnie ma to związek z tym aparatem telefonicznym, który stał w reżyserce w Radiu Kolor za szybą. I prowadząc audycję, zapowiadając kolejne utwory muzyczne, widziałam z audycji na audycję, że ten telefon coraz bardziej dzwoni i że słuchawka pracuje i że tych telefonów jest coraz więcej. I to były telefony w różnych sprawach, oczywiście z prośbą o to, żeby puścić jakiś kawałek jeszcze raz, albo, no nie wiem, po prostu żeby powiedzieć, że ktoś słucha tej audycji. Ja byłam przeszczęśliwa z tego powodu, że wydawało mi się, że tej audycji nikt nie słucha. Że tych osób, które są zainteresowane tak bardzo tą muzyką, jako reprezentacją pewnej kultury, jest naprawdę niewiele i one akurat śpią, są w pracy, jedzą obiad, są w szkole, no cokolwiek, ale nie siedzą przy radioodbiorniku. I prawdopodobnie jednym z tych telefonów, które widziałam zza szyby, był telefon od Tigera, który zwyczajnie się przedstawił i tak poznałam bardzo wielu przyszłych liderów sceny hip-hopowej w Polsce, że ma zespół, że nagrywa w domu kawałki i że chciałby je zagrać, zaprezentować w radiu. Ja zawsze byłam bardzo otwarta na tego rodzaju sytuacje z tego powodu, że wydawało mi się, że ta wiedza teoretyczna, którą ja posiadałam, jest niczym wobec rodzącej się sceny hip-hopowej w Polsce, która powinna uzyskać widoczność, a właściwie słyszalność. I to, co robiłam, to po prostu zapraszałam te osoby do radia po to, żeby prezentowały swoje nagrania, to co robią, swoje dokonania. I wszystko właściwie działo się samo. Ja czuję się raczej kimś, kto otwierał drzwi, umożliwiał, stwarza taką przestrzeń, w której rzeczy się działy, stawały się możliwe. No i Trials X, jeśli już mówić po angielsku, czy Trials X, rzeczywiście mieli swoją premierę w ówczesnym radiu Kolor, które było zupełnie czymś innym niż to, czym to radio jest w tej chwili. I wydaje mi się, że to był pierwszy hip-hopowy kawałek, który był na jakiejś tam rotacji w polskich rozgłośniach. Mam też wrażenie, że gdyby nie moje spotkanie wtedy z Tigerem i z Platonem, nie doświadczyłabym właśnie tego pierwszego, bardzo surowego kontaktu z rodzącą się wtedy sceną hip-hopową, z tym, jak bardzo tej grupie młodych mężczyzn, którzy wtedy byli zaangażowani w jej tworzenie, będzie trudno zafunkcjonować na normalnym rynku muzycznym, jak bardzo trudno im będzie przeforsować swoją wizję tego, jak ma brzmieć ta muzyka, jak ma być zrealizowana w zderzeniu z realiami polskich studiów nagraniowych, które wtedy były dostępne i które tak naprawdę preferowały i były przygotowane tylko i wyłącznie na rejestrowanie muzyki rockowej w najlepszym razie. I że cała ta praca, którą wykonały te osoby zaangażowane na samym początku w scenę hip-hopową, tak naprawdę dały efekt, który był ewolucją także kultury muzycznej, czy też kultury nagrywania muzyki, która wyprowadziła Polskę z rocka w zupełnie inne rejony. I pierwsza płyta Trials X była właśnie i jest do dzisiaj takim dowodem na to, jakie brzmienie wtedy można było osiągnąć, co trzeba było zrobić, żeby właśnie wprowadzić swoje własne pomysły na to, jak muzyka może brzmieć. Bardzo to było ciekawe. Wydaje mi się, że bardzo istotne było to, że tak naprawdę ci pionierzy polskiej sceny hip-hopowej nagrywali jednak w domu. A nagrywali w domu, nagrywali na kasetach, nagrywali gdzieś tam w bardzo domowych i surowych warunkach. A Trials X zrobiło ten wysiłek wyjścia w kierunku takiej profesjonalizacji, wynajęcia studia. I z jednej strony był to bardzo odważny krok, ale z drugiej strony właśnie ryzykowny ze względu na to, że ta cała dodatkowa otoczka, która byłaby temu potrzebna, czyli dobry realizator, który czuje ten gatunek, ktoś, kto jest w stanie jakby podprowadzić producencko cały ten projekt, tego brakowało. Wobec czego wydaje mi się, że ta pierwsza płyta jest też istotna z tego powodu, że to były właśnie te pierwsze kroki
też w tworzeniu czegoś, co dzisiaj jest już takie okrzepłe i wydaje się być stabilne, właśnie całej tej machiny produkującej muzykę tego gatunku. Ale też lata 90. No, kojarzą mi się właśnie z takim oddaniem, z takim zaangażowaniem, które nie jest pomyślane jako część przemysłu. Że jednak te pierwsze kawałki, czy te pierwsze nagrania, one powstawały mocno z potrzeby, wewnętrznej potrzeby ekspresji, czy też wyrażenia tego, co się uznaje za ważne, czy istotne. I nie było w tym myśli o tym, być może była to druga albo trzecia myśl, o tym, żeby sprzedawać miliony płyt, tysiące, setki, ale raczej, żeby zarejestrować coś, co jest wyrazem jakiegoś nastroju, który wynika z chwili, danego momentu. I te lata 90. właśnie kojarzą mi się z taką dobrą, dobrze pojmowaną, szczerą chęcią zrobienia czegoś po raz pierwszy. Nawet jeśli to będzie w małym nakładzie, nawet jeśli to się niezbyt dobrze sprzeda, jeśli nie będą za tym szły jakieś sukcesy gigantyczne, ale że to będzie szczere. Sam tytuł tej płyty jest ciekawy, prawda, cel, przesłanie, i też mówi dużo o tym, jaki nastrój był taki dominujący te 20 lat temu. Dzisiaj prawda, cel, przesłanie też się przydadzą. I to może nawet bardziej niż wtedy. 20 lat to jest bardzo dużo czasu. Ja często się spotykam z wyrazami sympatii od osób, które pamiętają Color Shock i audycję, którą współtworzyłam. Ale za każdym razem jestem zdziwiona, że pamiętają. Jestem za każdym razem zdziwiona, w jak różnych miejscach spotykam te osoby. Jak tak naprawdę ta audycja była rzeczywiście ważna w tamtym momencie dla wielu osób. No i oczywiście z przyjemnością 12 kwietnia posłucham jeszcze raz tamtej płyty. Posłucham ją w nowej rzeczywistości. Posłucham ją też pamiętając wszystkie te rzeczy, które się zdarzyły, ale posłucham jej też z taką ciekawością, co można z niej wydobyć, kiedy się ją słyszy po raz pierwszy. Może porozmawiam o tym z moimi synami. Co tam słychać?